Witam Was na kanale Prawo Jazdy Auto Turbo. Dzisiaj materiał będzie poświęcony liczbom, a dokładnie liczbom w ustawie. Zauważyłem, że większości z Was ma problemy z pytaniami związanymi tam, gdzie występują jakieś tam cyfry, liczby, jakieś odległości, odstępy, wysokości czy prędkości, jakie obowiązują na poszczególnych drogach. W tym skompilowanym materiale będziecie mieć wszystkie wartości liczbowe w jednym miejscu. No to co? Zaczynamy z tematem. Ok, zaczynamy od liczb związanych ze światłami w samochodzie. Światła pozycyjne oczywiście używamy, kiedy nasz pojazd może być niedostatecznie widoczny przez innych uczestników ruchu. Pojazd powinien być widoczny przy tych włączonych światłach w warunkach nocnych przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości 300 metrów. Wraz z włączonymi światłami pozycyjnymi oczywiście podświetla się tablica rejestracyjna, która powinna być widoczna z odległości 20 metrów. Następne światła, światła mijania. Jeździmy na nich 24 godziny na dobę. Oświetlają drogę przed pojazdem na odległość od 40 do 60 metrów. I przypominam, świecą się asymetrycznie. Światła drogowe. Możemy je włączyć, jeżeli droga jest nieoświetlona. Bez znaczenia jest, czy to obszar zabudowany, czy poruszamy się poza obszarem. Oświetlają drogę przed pojazdem na odległość co najmniej 100 metrów i świecą się symetrycznie. Pamiętajcie, nie wolno Wam włączyć tych świateł, kiedy jest mgła. Światła przeciągłowe tylne. Włączamy je, kiedy przejrzystość powietrza spadnie na odległość mniejszą niż 50 metrów. Kierunkowskazy powinny migać z równomierną częstotliwością 90 plus minus 30 cykli na minutę. Jednym słowem, od 1 do 2 razy na sekundę. Wskakujemy teraz do ustawy i znów liczby. Artykuł 12 mówi o kolumnie pieszych. Pamiętajcie, że liczba idących w kolumnie obok siebie nie może przekraczać 4 pieszych i zajmować więcej niż połowy szerokości jezdni i nie może być dłuższa niż 50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów. Następny artykuł, artykuł 13 mówi o sposobie zachowania pieszego podczas przechodzenia przez jezdnię. Co to znaczy? A więc możemy przechodzić przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, jeżeli odległość od przejścia przekracza 100 metrów, ale również na skrzyżowaniu położonym w odległości mniejszej niż 100 metrów od przejścia dla pieszych, pod warunkiem, że nie stworzymy zagrożenia w ruchu drogowym. No i oczywiście ustąpimy pierwszeństwa pojazdom. Następny artykuł, czyli artykuł 19, czyli prędkość, hamowanie, no i odstępy. Jakie obowiązują prędkości na obszarze zabudowanym, to już chyba każdy wie, że przez całą dobę obowiązuje 50 km na godzinę. Natomiast jeżeli będziecie poruszać się poza obszarem zabudowanym, zwracajcie uwagę przede wszystkim na rodzaj drogi, czy jest to jednojezdniowa, czyli 90 km na godzinę, czy dwujezdniowa, 100 km na godzinę. Na drodze ekspresowej, jak to pewnie wiecie z definicji z artykułu 2, może to być jedno albo dwujezdniowa i również kolejno 100 i 120 km, a na autostradzie 140. Pamiętajmy, że kategoria B pozwala poruszać się Wam również przyczepą lekką o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg, więc poza obszarem zabudowanym na drodze jednojezdniowej takim zespołem pojazdów możecie maksymalnie poruszać się z prędkością 70 km, a na pozostałych drogach maksymalnie 80 km na godzinę. Oczywiście w strefie zamieszkania poruszamy się z maksymalną prędkością do 20 km. Jeżeli holujemy pojazd, to również nas obowiązują szczegółowe przepisy na obszarze zabudowanym. 30 km na godzinę, poza obszarem zabudowanym 60 km na godzinę. Pamiętajmy, na autostradzie zabronione jest holowanie i wzywamy pomoc drogową. Bardzo często to pytanie pojawia się na egzaminach, a mianowicie, jeżeli będziecie przewozić dziecko w wieku do lat 7, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, to obowiązująca prędkość to maksymalnie 40 km na godzinę. Następny artykuł, czyli odstępy, czyli artykuł 19, punkt 4. Zwracajcie uwagę na odstępy zachowane w tunelach, a dokładnie jeżeli będziemy się poruszać, podkreślam, poza obszarem zabudowanym, w tunelu o długości przekraczającej 500 metrów, powinniśmy zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów. Dotyczy się to również oczywiście i autobusów, a 80 metrów, jeżeli poruszamy się pojazdem z przyczepą lub pojazdami powyżej 3,5 ton.
Natomiast jeżeli z wynikających warunków czy przepisów, oczywiście bez znaczenia jest wtedy, czy to obszar zabudowany, czy poza, mamy się zatrzymać, to z odstępem nie mniejszym niż 5 metrów od poprzedzającego pojazdu. Pamiętajcie, uważajcie, jeżeli poruszamy się na obszarze zabudowanym w tunelu, zachowujemy odstęp bezpieczny. Kolejny artykuł, artykuł 24, czyli wyprzedzanie. Pamiętajmy, podczas wyprzedzania oczywiście powinniśmy zachować szczególną ostrożność i zachować bezpieczny odstęp, ale tutaj są trzy wyjątki. Jeżeli będziemy wyprzedzać pojazdy jednośladowe, wózek rowerowy czy kolumnę pieszych, odstęp ten nie powinien być mniejszy niż 1 metr. Następny artykuł, artykuł 31, mówi o holowaniu. Ale zanim o holowaniu, to parę słów na temat sposobu zabezpieczenia miejsca naszego zepsutego pojazdu. Jeżeli jest to autostrada czy droga ekspresowa, to usuwamy pojazd z jezdni, oczywiście na pas awaryjny albo pobocze, unieruchamiamy pojazd, włączamy światła awaryjne lub pozycyjne i ustawiamy trójkąt ostrzegawczy w odległości co najmniej 100 metrów. Jeżeli jesteśmy poza obszarem zabudowanym, algorytm jest podobny, czyli włączamy światła awaryjne lub pozycyjne i ustawiamy trójkąt w odległości od 30 do 50 metrów. Natomiast jeżeli zaskoczyła nas awaria na obszarze zabudowanym, starajmy się jak najszybciej usunąć pojazd z jezdni, włączyć światła awaryjne lub pozycyjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy jak najbliżej pojazdu albo na wysokości do 1 metra. Podczas holowania, podkreślam, odległość między pojazdami na połączeniu giętkim powinna wynosić od 4 do 6 metrów, a na połączeniu sztywnym maksymalnie 3 metry. Następny artykuł, czyli 32, ruch pojazdów w kolumnie. Co mówi ten artykuł? No, pojazdy takie jak samochody osobowe, motorowery, motocykle jadące w organizowanej kolumnie nie mogą przekraczać liczby 10 pojazdów. Jeżeli to się tyczy rowerów lub wózków rowerowych, to nie może być więcej w takiej kolumnie niż 15 takich pojazdów. A dla pozostałych pojazdów niewymienionych wcześniej, to nie może być przekroczona liczba 5 pojazdów. Natomiast odstęp między pojazdami samochodowymi jadącymi w kolumnie nie może być mniejszy niż 500 metrów, a dla pozostałych 200 metrów. Artykuł 49 mówi o zakazach zatrzymywania i postoju. Pamiętajcie, zakazy te zatrzymania nie są związane z przepisami, a dotyczą zatrzymania, mówiąc tak prościej, z naszych potrzeb, potrzeb pasażerów itd. Czyli zabronione jest zatrzymywanie się na przejeździe kolejowym, tramwajowym oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od tych przejazdów. Podobnie tyczy się skrzyżowań, czyli zabronione jest zatrzymywanie się na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania. Zabronione jest również zatrzymywanie się na przejściu dla pieszych i na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów przed przejściem i przejazdem. Natomiast jeżeli jest to droga dwukierunkowa o jednym pasie w jednym kierunku i drugim pasie w drugim kierunku, to zabronione jest zatrzymywanie się w odległości mniejszej niż 10 metrów, ale tu pamiętajcie sobie przed i za przejściem i przejazdem. Także zabronione jest zatrzymywanie się w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jakby to mogło spowodować zasunięcie znaku przez ten pojazd. Jeżeli zatrzymanie tyczy się przystanku, to zabronione jest zatrzymywanie się w odległości mniejszej niż 15 metrów od słupka lub tablicy wyznaczającej przystanek. Natomiast jeżeli przystanek posiada wyspę, zabronione jest zatrzymywanie się w odległości mniejszej niż 15 metrów od punktów krańcowych wyspy. Artykuł 61 mówi o zasadach przewożenia ładunku. Jeżeli będziemy przewozić ładunek, który będzie wystawał poza boczne płaszczyznę obryzu pojazdu, to wtedy całkowita szerokość pojazdu nie może przekraczać 2 m i 55 cm. Jeżeli w przypadku takim nasz pojazd jest szeroki na 2 m i 55 cm, to całkowita szerokość pojazdu nie może przekraczać 3 m. Pod warunkiem takim, że ładunek umieszczony nie może wystawać na odległość większą niż 23 cm. Również przewożony ładunek nie może przekraczać długości 2 metrów, który wystaje poza tylną płaszczyznę obrysu pojazdu, natomiast 0,5 metra,
może maksymalnie wystawać za przednią płaszczyznę pojazdu oraz nie większą niż 1,5 metra od siedzenia kierowcy. Artykuł 62, następny taki artykuł, mówi o masie całkowitej przyczepy. Niestety, ale bardzo często pojawia się na egzaminie pytanie z tego artykułu. Dlaczego? Bo znów tu pojawiają się jakieś długości, a co dokładniej? Zapamiętajmy, długość zespołu dwóch pojazdów nie może przekraczać 18 metrów i 75 cm. Przykład, samochód z przyczepą. Jeżeli będzie to długość trzech pojazdów, na przykład ciągnik rolniczy z dwiema przyczepami, to nie może przekraczać 22 metrów, a jeżeli będziemy się poruszać na przykład motocyklem z przyczepą, to maksymalna długość musi być te 4 metry. Maksymalna wysokość pojazdu to nie może przekraczać 4 metrów. Oczywiście ze stanu technicznego pojazdu możecie jeszcze napotkać na pytanie związane z oponą i bieżnikiem. Pamiętajcie, minimalny bieżnik dopuszczalny do poruszania się po polskich drogach wynosi 1,6 cm. Jest to jednak wartość graniczna, do której nigdy nie powinniśmy doprowadzać. Mam nadzieję, że przyda Wam się taki materiał szybki i liczby nie będą Wam już tak straszne i mniej będziecie się po prostu stresować, znając lub widząc pytanie na egzaminie, ale również to taka skompresowana wiedza, która w normalnym życiu może Wam się naprawdę również przydać. A tymczasem zachęcam, choć nie zmuszam, do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału, jak również zostawienia komentarza, opinii czy pytania związanego z tematyką prawa jazdy, czy już samego egzaminu. Kończąc, życzę Wam dobrego dnia, zdrówka, dzięki, że wytrzymaliście do końca, no i powodzenia na egzaminach. Trzymajcie się, cześć!